sądzę, że to nie jest decyzja ministra. Przypuszczam, że to jest decyzja podjęta na wyższym szczeblu, ale według mnie ona była nieunikniona, idzie w dobrym kierunku. Natomiast najważniejszym pytaniem w tej chwili to jest pytanie, co dalej, co w zamian. Bo łatwo coś rozwiązać, ale trudno coś nowego zawiązać. W moich czasach przewożeniem prezydenta czy premiera zajmował się dowódca pułku lub jego zastępca, więc bardzo doświadczeni i o wielkich umiejętnościach piloci. Było nie do pomyślenia, żeby lot prezydenta czy premiera obsługiwała niedoświadczona załoga. Wspominam generała Piątasa jako kompetentnego szefa sztabu generalnego. Nie znałem go jako wiceministra obrony narodowej, natomiast niewątpliwie jako żołnierz sprawował się świetnie. Nie przypuszczam, żeby jego wpływ na sytuację był jakiś wielki. Problemem 36. Pułku było to, że po przyjściu PiS-u i rządu Macierewicza wśród tych pilotów przeprowadzono czystkę. Albo zmuszono ich, albo skłoniono do odejścia tej grupy, która na przykład była kształcona w Związku Radzieckim, czy miała długi staż, bo ci ludzie się nie podobali. Odeszli najlepsi i efekt smoleński jest wynikiem tamtej czystki, która została dokonana.